Jest taki ból, ponieważ nie mam serwisu manuala, to mam prośbę ogromną do Was, do oglądających widzów. Może ktoś z Was posiada schemat takiej końcówki mocy. To jest od właśnie tego pieca gitarowego. I teraz tak, ponieważ tutaj ten jeden rezystor po prostu będzie go gotować i te dwa tranzystory są po prostu gotowane, bo ten scalak jako driver, z niego wychodzą, wychodzi tutaj przez to diodę ten tranzystor, nie? O, dioda rezystor i to wychodzi z nóżki tutaj tej, a tu ten tranzystor, nie wiem czy to będzie widać, może tutaj jakoś bliżej się podsuniemy pod tą modułę. Uda mi się tutaj już ustawić ten statyw na z lampki zrobiony. Ok. Zobaczcie, ta część. Ja tutaj podstawiłem sobie te dwa rezystory. Oczywiście tego zagotowało. I ten tranzystor to jest. Ten rezystor jest to surce, czyli ta baza, nie? No i teraz baza, bramka. I teraz tak, stąd i tutaj mamy do tego scalaka właśnie, mamy zero przejście, nie? No ale tutaj mamy 0,6 ohma, tu mamy 0,7 ohma. Jednym słowem, ten scalak jest uszkodzony. Tu akurat, dajmy na to, mamy tą bramkę, czekajcie, która to była, tak, ta bramka. I zobaczcie, przy tej stronie, na jednej stronie jest ok, nie ma tutaj żadnych przejść, żadnych zwarć. No a na tym, niestety, na tym scalaku są przejście. No i gotuje, bo idzie prąd stały, otwiera do końca tranzystor i to jest tylko tego wina, nie? Ja zaraz wymontuję ten rezystor, który tutaj podstawiłem, o ten. Spróbuję znaleźć, ale to już nie teraz, tylko dopiero w przyszłym tygodniu, jak mi sklepy pootwierają po długim weekendzie. Znaleźć te rezystory w oryginale, bo to są akurat 2-watowe rezystory, 0,2 ohma, nie? Tranzystory mam w oryginale, także z tym nie ma problemu, bo są zwykłe IRF540N. Ale ten scalak, jeśli ktoś z Was posiada ten wzmacniacz, niech otworzy i po prostu zobaczy, czy tak samo jest zeskrobany napis. Ewentualnie notę katalogową do całego po prostu urządzenia, nie? To siedzi w takiej obudowie i to jest dokładny symbol. Dokładny symbol tego wzmacniacza to jest P300H-U. To siedzi, oczywiście wszystko jest zamknięte w obudowie. I to siedzi w piecu od gitary całość. W Ibanez. Ibanez dokładnie 70 W power konstrukcji. To tylko ma 70 W, słuchajcie. To miało być 300, P300HU. Ewentualnie jest taka możliwość, bo zasilacz jest sprawny, on daje tam 57 V, czyli 2 napięcia po 20 tam z kawałkiem, ale też nie do końca, bo później z tych 50 V jest plus 0 minus robiony napięcia 20 V na opampy, na driver, plus 12 V jest na przekaźnik, czyli tutaj jest dodatkowy rozgałęzienie protektu, bo tutaj jest przy sterze przekaźnik jest rozłączany od głośnika. No i tak, no. Nie wiem co to za scalak jest, wydrapany po prostu papierem ściernym od góry. I ten scalak trzeba w tym wymienić, te dwa rezystory podstawić i prawdopodobnie znowu te dwa tranzystory wywaliłem, ale zobaczcie, odpięte jest surce jednej strony,
Odpięta jest surce jednej połówki, podłączony jest głośnik, podłączony jest generator. Uwaga, włączamy, jest wszystko rozpięte, to co może robić zwarcie. Ewentualnie mogę jeszcze wyciągnąć ten scalak całkowicie, żeby mi się nie grzał, ale on się nie grzeje już teraz, już on ma przejścia, nie? Włączę tylko zasilanie. I tak, i mamy wpuszczony sygnał z generatora, słuchajcie, tutaj mam generator. Wpuszczony sygnał na kolumnę i zobaczcie jaki jest motyw. On zagra teraz, ale zagra tylko na połowie mocy, bo jedna połówka jest rozpięta, nie? Czyli mamy jedną połówkę. Dobra, nie ma co mordować, bo to jest bez sensu. Po wymianie tych rezystorów. I teraz tak, weźmy sobie sondę oscyloskopu. Nie wiem, czy to będzie widać. I na tym driverze, który pracuje, mamy normalny przebieg. Mamy na wyjściu coś takiego, nie? Zmieniliśmy sobie częstotliwość. O, w ogóle bez częstotliwości bramka ma takiego pika. Zróbmy sobie to pewnie ogranicznik, nie zadziała. Hertzów, 6 herców. Teraz widać jak pracuje driver, nie? A teraz weźmy sobie wyjście z tego uszkodzonego drivera i mamy tylko ujemne napięcie. Nic tutaj nie poradzimy, słuchajcie. Co mamy na pierwszej połówce? Nic, na drugiej połówce nic. Wszystko jasne, słuchajcie. Ten scalak, tylko co to jest za scalak? O, ten jeden scalak, wyglądający jak opam. Wyłączmy zasilanie. O. Poczekajmy, aż się rozładuje zielona dioda. Mogą zrobić głośniej, w sumie to nic nie da. O, już się przełączył protek. Możemy dotknąć płyty, nie? No i dobra. Teraz wam pokażę. Jak to wygląda, co nic nie można zobaczyć w oczy. No ktoś, wyskrobane są wszystkie scalaki. Zeszli kifowane napisy. No i prośba do was, słuchajcie. Serwis manuala do czegoś takiego, ewentualnie sam schemat, bo wyjścia to można zobaczyć, no bo wyjścia idą na diody, wiadomo, będzie na tego, ale potem szukać noty katalogowej i porównywać to z driverami do wzmacniaczy w klasie D, to tak dobrze by było, żeby ktoś już to mógł podpowiedzieć. O, to by było najlepsze. Dobra, dzięki wielkie za pomoc w odnalezieniu schematu lub takiego scalaka. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj słuchajcie, Ibanez, czyli taki wzmacniacz do basu, do pieca gitarowego, Promethean, nie wiem, jakoś tak, po polsku, Promethean. Made in China oczywiście, ale słuchajcie, bardzo fajnie, bardzo pięknie to zrobione jest, wygląda.
cały wzmacniacz jest tutaj. Ten wzmacniacz to jest przetwornica napięcia z 220 na 92 V. Wzmacniacz jest w klasie D. Cztery tranzystory MOSFET IRF 540 są w tej chwili wypalone, bo już sprawdziłem i je zdemontowałem. Ale chciałbym wam pokazać, jak fajnie jest preamp zrobiony. Preamp jest na jednej płytce, wszystko jest zrobione na pojedynczych układach scalonych, czyli na opampach. Bardzo fajnie to wygląda, skromnie i tak jakby, kurczę, to małe chińskie rączki robiły, no bo to tak jest właśnie, małe chińskie rączki. Komparator do limiter jest zrobiony na układzie, nawet nie rozczytasz, bo wszystkie scalaki, które są na tym układzie, są wyskrobane i zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, żadnych napisów na scalakach, żadnych, kompletnie, wszystko jest no name, firma zabiera do siebie. Zobaczcie, tutaj mamy limiter, ten scalaczek to jest limiter wielkości dosłownie kawałka paznokcia, nawet mniej. Tu mamy właśnie limiter. Mamy regulację sopran, środek i bas. Gain, oczywiście, tu jest wejście na fajny panelek. Panelek mi się podoba, no ładnie jest wykonany. Niby to jest jakaś plexi, jakiś taki plastik, ale ma stalowo tutaj osłonę do reszty obudowy. Jako ekran prawdopodobnie też, jako masa, bo jest podpięta jako masa. Cała obudowa jest spięta, o zobaczcie, tutaj jest nawet żółto-zielony jeszcze puszczony też do masy, tylko że odlutowałem go, żeby rozebrać, nie? No i tutaj jest takich sporo, że tak powiem, niewiadomych jeszcze, bo na razie to są tak, wyrżnięte są cztery tranzystory mocy, o te. Te cztery IRF-y są padnięte. Mam tutaj nóweczki. Nieparowane, niemierzone na razie. Zobaczymy, co to z tego będzie. Ale tu jeszcze jest jeden rezystor, który idzie od surca, od surce do masy. Do masy? Nie, do zasilania. Sorry, do zasilania. Nie, czekajcie moment. Dren. Aha, od jednej parki idzie od surce, a od drugiej idzie od drena. Od surce, od drena. I od drena jest wywalony. No niby to wszystko małe, piękne. Musimy posprawdzać przede wszystkim te wszystkie diutki, bo jeśli tranzystory zostały wywalone, przebite, to gdzieś napięcie poszło dalej. I tak się módlmy o to, żeby to nie był któryś z tych scalaków, których nie znamy. I nie poznamy, chyba że ktoś z was wydysponował serwis manualem do takiej Chiny. Słuchajcie, ogólnie ten wzmacniacz to jest mono wzmacniacz, ma mieć około 300 W, z tego co poczytałem sobie na internecie, 150 W ta końcówka mocy ma. Preamp pracuje. Wyjście na słuchawki tutaj mam pracujące. Będziemy tutaj za chwileczkę coś próbować to podpinać i po prostu zrobimy pomiary, co mamy na bramkach tranzystorów. Jeśli na bramkach tranzystorów mamy jaki sygnał, taki jaki powinien być, czyli pamiętacie z zeszłych odcinków modulację przesunięcia prostokąta, to będziemy wstawiać, montować, tutaj ktoś dopinał jakieś rezystory, będziemy wstawiać, montować nowe tranzystory, ale jeśli tutaj będzie coś pochrzanione, będzie prąd stały na przykład na któryś z bramek, no to bez serwis manuala nic tutaj z tego nie poradzimy, bo nie wiemy nawet na jakich to jest ani schematu, ani nawet na druków. Wszystko wygrzebali, no wszystko. No łap tą ostrość.
tutaj troszeczkę coś jakby było widać, tak jakby pod mikroskopem można byłoby zerknąć, zobaczyć. Nie do końca się udało wymazać. No dobra, sprawdzam resztę elementów pasywnych. Tranzystorki wybrane. Najpierw te rezystory. Wiem, że ten jest uwalony, to jest 0,2 ohma, 0,2 ohma w szeregu z drenem. Sprawdźmy sobie tak diutki. Przede wszystkim diutki. Przebita. Ta jest sprawna. Kurczę, no. Przebita jest z dwie strony, chyba że z rezystorem jest zaporowo. Z rezystorem. Dobra, ta jest sprawna. To jest rezystor. Aha, czyli to jest diutka razem z rezystorem od bramek. I ta jest też z rezystorem od bramki. Dobra, aha, wszystko paśnie. Wszystko pasuje. 55 ohmów, tak? 55 ohmów. No dobra, to teraz jeszcze te diutki. Będziemy musieli je, słuchajcie, wylutować i podnieść albo rezystor, albo diutkę, żeby sprawdzić, czy one są całe. Tu jest ok. Teraz tutaj te diutki. Jest ok. Dobra, teraz jeszcze tutaj mamy. Jest ok. Jeszcze teraz zobaczmy ten tranzystor. To jest prawdopodobnie włącznik, wyłącznik generatora zabezpieczający. Tak mi się wydaje, że tu jest komparator, a tutaj już jest IR jakiś scalak. Ale to tylko mi się wydaje. Ta diutka jest ok. I jeszcze jeden tranzystor tu siedzi. PNP jest ok. A kolektor emitter, kolektor baza. Ok. Ok. I teraz tak, plus 15 V, plus 5 V, fajnie, że jest rozpisane. Tutaj ktoś lutował jakiś kondensator, nie sądzę, żeby to było. Jest ok. Z drugą stronę ładujemy, to jest dodatkowa filtracja do elektrolita. Tak jest, do elektrolita. 100 nano prawdopodobnie siedzi, nie wiem, nie wiem. Nie mówię, że wiem. Dynamic Power 220 V 110 input lub 220. Przetwornica pracuje, bo jeszcze tylko trzeba zobaczyć, czy jest napięcie te wysokie i jakie jest na dreny. Bo preamp zapracował, nie? Być może, że tylko są tranzystory wywalone, no i ten jeden rezystor. Dobra, bierzemy się do podnoszenia tych diodek, żeby je sprawdzić, albo rezystorków, i działamy. No w sumie to by było za chwilę. Aha, właśnie, w zeszłym odcinku było te moje pytanie i na 64 odpowiedzi. Ja sobie jeszcze tego nie liczyłem, ale za chwileczkę policzę. Na 64 jeszcze możecie tam do wystawienia tego filmu z tego wzmacniacza możecie jeszcze głosować, czy odnawiamy wyrmonkę to starą, tam stoi w kącie, czy po prostu ją przerabiamy na klasę D, na przykład 2x200 W, czy
ulepszamy jeszcze, możemy ulepszyć, słuchajcie, tą Vermonkę o 4 tranzystory mocy, tylko nie wiem, czy tam trafo to wyrobi. Wtedy ona by mogła pracować na 2-4-ohmowych kolumnach. I moc oczywiście by wzrosła. Dobra, działam. Teraz tak, 0,20 rezystorki, które tutaj siedziały, znaczy w sumie to jest jeden jest spalony, ale wymieniamy od razu dwa i z tego co zauważyłem, musimy przerobić, bo nie mam takich SMD dużej mocy, musimy przerobić takie rezystorki, żeby one mi tutaj weszły jako SMD w układ. Jednym słowem, musimy się troszeczkę przerobić je na SMD, czyli obciąć kompletnie nóżki. Teraz wziąć sobie, najlepiej to na szkle się robi, ale nie będziemy wybredzać i zrobimy sobie tak. Typu coś płaskiego. Dobra, tu będzie widać. Musimy się dobrać do... O, do koszulki takiej, bo tu z dwóch stron rezystora jest koszuleczka. Metalowa. O, tak samo z drugiej. Okej. Nie za bogato. Okej. Jeden jest. To teraz tak. Tak to wygląda, opiłowane kompletnie, nie? Będziemy musieli to potem podsynować. Dobra, drugi od razu. No i miód. Wstawimy sobie to w układ. Pierwsze co musimy, to musimy sobie tutaj troszeczkę cyny położyć na to. A na płytkę położyć fluxa. Kropelka tu, kropelka tu. Oczywiście ten wzmacniacz jest tak jakby w push-pullu, czyli w mostku i dlatego mamy 4 tranzystory mocy i teraz musimy to jakoś przez rezystory sumować to moc, no to właśnie o to chodzi w tym.
Tranzystorki są prawie jak w klasyku, słuchajcie, jak w zwykłym wzmacniaczu w klasie AB, ale one pracują w klasie D, czyli cyfrową, czyli mają częstotliwość taktowania, z tego co tutaj zauważyłem, to jest 180 kHz, prawie 200 kHz. No dobra, będziemy wkładać, słuchajcie, ale to, że jest w mostku, to moment. Dobra. To dlatego właśnie są te rezystory. To nie są rezystory emiterowe jak w zwykłym klasyku, tylko to są rezystory. Oj, niedobrze. Jeszcze raz go stąd wyciągamy. Dobra. Rezystory, przez które płynie po prostu już sygnał na głośnik 0,2 ohma. I na nim, na tych rezystorkach się równoważy po prostu lewa i prawa połówka, bo to jest mostek, no. Jeszcze raz musimy tutaj dodać trochę ceny, bo zrobiłem zwarcie. Za bogato przesunąłem w jedną stronę, dobra, jeszcze raz. Będzie pierwsza klasa. Chyba. No dobra, jeden jest wstawiony, teraz robimy to samo z drugim, czyli najpierw kropelka cyny na lewo, kropelka na prawo, flux. Jeszcze jest jeden taki problem. No zobaczymy, czy to będzie zapracuje tak, jakbym chciał, bo to jest rezystor. A nie, dobrze, to jest ceramik. Trzeba patrzeć, żeby nie były drutowe rezystory. Jeśli są drutowe rezystory w klasie D, całkowicie się nie nadają do, akurat w tym
w tym układzie, ponieważ tutaj już idzie sygnał, sygnał z 180 kHz, czyli to by robiło jako cewka. One muszą być bezindukcyjne, te rezystory, i najlepiej, żeby były jednoprocentówki, tak jak tutaj mamy ze złotym paseczkiem, czyli żeby nie było odchyłki, przy jak nabiorą temperatury, nie? Zbyt dużo. No dobra, zamontujemy tego tutaj. No dobra, ślicznie, prawie. To są akurat 1-watowe rezystory. Miejmy nadzieję, że się nic z nimi po prostu się nie będzie działo, nie? Przy pełnej mocy. W sumie tamte też były 1-watowe, tylko że w SMD. Dobra, to teraz zmierzmy sobie jeszcze, czy mają wartość taką, jak powinny mieć. I czy nie rozrobiliśmy zwarcia. No pięknie jest. Pięknie jest. Zwarcia nie ma. Panie. Chyba się walnąłem. Jeszcze raz. 8. Odesłać jeszcze raz to cynę. Ale nie jestem pewien. Nie spojrzałem na nadruk pod rezystorem. Się po prostu zagadałem. Byłby surprise. Muszę to wyciągnąć jeszcze raz. Spróbować. Zobaczyć, co, jak idą ścieżki pod rezystorem. Jednak jest ok, dobra, czyli w tą stronę przesuwamy go na max, bo on jest troszeczkę większy.
No się zdaje, jeden rezystor wstawić trzeba. Znaczy dwa, no. Zmierzmy, zobaczmy, czy zwarć nie ma. Rezystancja jest. Zwarć nie ma. Wszystko pasuje, słuchajcie, rezystorki wstawione, teraz je trzeba ładnie oczyścić. Musimy wziąć papierku kawałek, benzynę. Dobra, to mamy i pędzelek. To mamy. Rozpuścimy sobie trochę tego fluxa, a teraz pięknie, ładnie to ściągniemy przez papier, nie? No i dobra, słuchajcie, to teraz tak, odpalamy to. Sprawdzamy, co jest na sterowaniu tranzystorami. Jeśli jest OK, to możemy montować nowe tranzystory. Jeśli nie, no to prawie 2 godzinki już w tej chwili straty czasu. Dobra, najpierw sobie odpaliliśmy go. Przekaźnik cyknął. Słuchajcie, tutaj mamy, czyli przetwornica zadziałała. Teraz musimy sprawdzić napięcie surce dren na 200 V prądu stałego i teraz, żeby czasem się nie machnąć, żeby ręka nie zadrżała. 28 V. Surce
Dren 28 V. Sur Cedren 29,8. Czyli tutaj mamy coś, obciążenie 28,7. No mała różnica. Znaczy obciążenie. Nie tyle obciążenie, co może być filtracja w przetwornicy, akurat na tej jednej parce. Tu jest jedna parka, druga parka i dwa w mostek wchodzą. Czyli nie jest źle. 28 V razy 2 to jest 40,56. I tak w granicach 56 V idzie na zasilanie końcówki. Podłączyłem go teraz. Jeszcze jest naładowany, zaraz gaśnie. I 56 V idzie na zasilanie w sumie dwóch stopni mocy, które są w mostek złączone. To gdzieś tak pewnie około 50-40 V idzie na wyjście, nie? Dajmy na to 90% skuteczności. To jest tak, 28, tak było, 456 razy 80%, dajmy skuteczność, mniej więcej pewnie, 80% to jest 44,8, 44 już tak w zaokrągleniu, nawet można 45 w zaokrągleniu, no już niech wam będzie, 45 razy 45 podzielić 8, 253 W mocy. O ile skuteczność tego wzmacniacza to 80%. No miał być 300, no to faktycznie on może mieć, może tak być, wiecie? Że 250 to tak może to, tylko że tu później jeszcze zabezpieczenia dochodzą, filtr wyjściowy odpada, tam jakieś kilka tam watów na pewno jest strat, na pewno, to nawet nie ma o czym gadać, bo są różne, są 150, są tak jak ten 300, no do basu, no to musi głowy to pociągnąć. Dobra, to teraz tak, dość gadania, oscyloskop odpalmy i teraz między surce a bramką nie ruszamy drenów. Przebiegi między surce a bramką. Tutaj kłopot jest surce, no. Nie ma pinu pomiarowego. Ale jazda. Dobra, no ale zobaczmy co tu będzie na bramkach. Na razie bez uziemienia. Nie no, musimy to do surce przyłożyć, kurde. Prąd stały. Ła, niedobrze. Czyli musimy sobie tak zrobić. Podłączyć go. Kawałek wącika jakiegoś z bramki, czy tam jakieś końcówki od czegoś podlutować do surce. Bo krokodylu tutaj nie mogę zamontować. Kurczę, tego tych odrzynek, tych obcinek tych. Dobra, mam coś tutaj. Słuchajcie, to teraz tak, cyna. Surce jednego i drugiego, czyli tej parki, to będzie tutaj. No i dobra. Okej, okay, momencik. Okej, okay, surce. Mamy surce, sobie krokodylkiem tutaj przyłóżmy do tego surce. I
włączmy go. Cyknął. Teraz tak. I auto. Dobrze, jest. Jest przebieg, słuchajcie. Jest przebieg, to teraz drugi. Ujemne. Jest pięknie. Time frequency. Samowzbudny, słuchajcie, on jest samowzbudny. Zobaczcie, co jest na oscyloskopie. Jest samowzbudnym wzmacniaczem. Wyższa szkoła jazdy. Ok. Auto. Kurczę, no nie mogę auto. Dobra, zeszło. Następna bramka. Jest. Dobra, przebiegi są, słuchajcie, są przebiegi. Powinien zapracować. Generator pracuje w tym wzmacniaczu, czyli no cóż, no co, podstawiamy tranzystory. Tu sobie dopiąłem kolumnę głośnikową, na razie tak na krótko. Muszę zdjąć ten punkt pomiarowy, o. I mamy cztery tranzystory N. Kanału N. MOSFET i RF540. Dobra, odpiąłem to, odpiąłem. Poczekajmy trochę, niech się rozładuje kondensator w przetwornicy, bo to troszeczkę, że tak powiem, może być zbyt ciężkie przez moment. Jak sieknie gdzieś żarówka, ogólnie to by można było sprawdzić to żarówką i rozładować go do końca. Przetwornicę. Ok. Dobra. No i teraz tak. To jest jeden, to jest drugi. Jedziemy. Pierwsza parka na przemian. Wstawmy. Możemy go sobie teraz porozpinać, odpiąć od tego wszystkiego, wiatrak też, panel se odłożyć. Nie no, zawsze troszeczkę tego, a co tutaj tak późno, o, śrubka. A co tu? Panie, ten typ tak miał chyba. Mogła być przyczyna spalenia, słuchajcie, bo jest luźny kołek. No ale tu chyba zwarcia nigdzie nie. Nie powinno było to zrobić. Ponieważ on z drugiej strony do obudowy się trzymał, to nie latał za mocno. Kurczę.
kto to ruszy? Ajajaj, dobra. Przy montażu po prostu trzeba będzie to wziąć, chwycić. Nie, no to trzeba to teraz zrobić. Konkretnymi szczypcami. I takie marudzenie do snu. To mi się podoba. A gdzie? Dobra, wyszło, poszło. No po prostu ktoś tutaj dał za długo śrubę. Ona doszła do końca, już głębiej się, głębiej się nie wkręca. Trzeba będzie tutaj dać później dłuższą śrubę. I tak tych śrubów już dużo jest, śrubków. Krótszą, znaczy trzeba będzie dać. Dobra, to jedziemy dalej. Wstawiamy po kolei. Są takie chytre dociski. I tak. Oczywiście tu jest wszędzie pod całością podkładka mikowa. Silikonie uwalona. Silikonowa podkładka, bo to się mocno nie grzeje. Pierwszy i trzeci to jest pierwsza para. A drugi i czwarty to jest druga para. Je po prostu do końca wciskamy. Ok. 640 to są, no dobrze, no. 540. 540. Podjęło się. Teraz chwyćmy to od razu dociskami. Okay, dociski są założone. Teraz możemy sprawdzić, czy nie mamy zwarcia do radiatora, do któregoś z tranzystorów, nie? Czyli bierzemy się za dren i za śrubkę nawet radiatora. Nie mamy. Okej. Okay. Nie mamy. Tu to piknęło. Kondensator się ładuje. Surce wszystkie, nie wszystkie, te dwa, ten i ten, to jest masa, minus, a te dwa to już jest druga para, no to dobrze jest. Ok, dreny zwarć nie mają, możemy lutować.
Drugi. Trzeci i ostatni. Ok, 4 prawe storki wlutowane. Tymi cóżkami, nie, tymi lepiej. Warcie zrobić, gdzie jest ten koniec. No dobra, wlutowaliśmy, głośnik tutaj podpięty. Sprawdźmy sobie teraz tak, wejście, kabelek z generatora. Włączmy sobie generator, ok. 250 Hz. Dobra, podpinamy. To tu. O. Chyba wszystko jest zapięte. Odwróćmy to teraz w całości. O. Głośnik zapięty, zasilanie. Ok. Ściszmy tylko generator. Słuchajcie, sinus. Musimy tutaj sobie zmierzyć od razu, czy to idzie sinus. Ok, nie więcej niż 1 V. Ściszmy. Input, gaina ściszamy. Master ściszamy. Limiter. Na razie bez limitera. Dobra, podłączmy go, zobaczmy co będzie w głośniku. Pierwsze włączenie po. Włączył się. Dobra, niech sobie zgaśnie. Zaraz zobaczymy, momencik. Jeszcze raz włączamy.
sprawa. Co tego jest, ok. O, dobra. Wywaliło gdzieś protekt. Sprawdźmy z teleskopem, co się dzieje na wyjściu. Delikatny szumek. To na środek, to na środek, to na środek, na środek, master. Ok. Brak sygnału. Dobra, sprawdzamy, co się dzieje na tranzystorze. Co tutaj? Jest napięcie. Jest napięcie. Jest fala. Jest fala. Powinno działać. Ani nie pracuje. No dobra, działamy dalej.